Bardzo często grasz w pokera. Czy nazwałbyś się hazardzistą, czy sportowcem? No bo pokerzysta może jest również, można powiedzieć, sportowcem. Ogólnie tak? W Polsce poker jest dozwolony tylko jakby tak na tle sportowym. Tam też próbują nawet na olimpiadę to wcisnąć. Ja uważam, że poker jest grą, która może być hazardem, ale nie musi. Naukowo jest udowodnione, że w dłuższym okresie czasu zawsze wygra lepszy gracz. Załóżmy na przeciągu 100 tysięcy rozdań, lepszy gracz walczący z drugim zawsze wygra i nie jest to zależne od czynniku szczęścia. Ale krótkoterminowo, owszem, no jeśli chodzi o pokera, gram dużo na witrynie GG Poker. Okay. Tam też wygrałem jedno z internetowych mistrzostw świata za $100. Mogę wrzucić tutaj dzisiaj screena po tym u siebie oczywiście na Insta. Ile zarobiłeś w przeciągu ostatniego roku z pokera? Czy raczej jesteś na minusie? Nie, spokojnie, jestem na plusie i to będę na plusie, tak szczerze. Tak. Nie, ale jak ja to powiem, to mogą mnie nie uwierzyć. Powiedz. Jestem kilkaset tysięcy do przodu. W samym styczniu w turniejach na Inter, w samym styczniu w turniejach wygrałem około 180 tysięcy. Ostatnio miałem dobry run na żywo bardzo. W ciągu ostatniego roku kilkaset tysięcy? Tak, a w ciągu ostatniego tygodnia jestem około 20 tysięcy złotych, być może 25 do przodu. No. Myślę, że to nie jest nic dziwnego, jeśli naprawdę dużo grasz, nie? No ostatnio nie ukrywam, że w tym roku największe zarobki, jakie pozyskałem, to pozyskałem z pokera i z tego, no, wiesz, znasz mnie prywatnie, codziennie aktualnie gram. No tak, jesteś graczem. Co nie wczoraj też, przedwczoraj też. Jesteś graczem. Nie, przedwczoraj. Nie, wczoraj, przepraszam. Tylko żebyś stary też trenował, nie? Nie, no wiadomo. No. Wiadomo, że warto sobie tam, jeżeli wiesz, czujesz, że jest to jakaś metoda zarobkowa dla ciebie i widzisz, że jest to opłacalne, to jakby kumam twoje spojrzenie. Nie, no jeszcze dobre bardzo miałem ostatnio takie 2 miesiące, gdzie naprawdę zarobiłem na wszystko, że mogę finansowo, jestem ustabilizowany i że nawet nie chcę mi się troszeczkę ryzykować aktualnie gotówki, bo naprawdę sporo jej się uzbierało. Okej. Okay.